ze zbliżającym się sympozjum podsumowującym Ogólnopolską Konferencję Kultury? No takie najbardziej dla nas znacząca nadzieja związana z tym podsumowującym sympozjum jest taka, że ta trwająca już od wielu miesięcy debata środowiskowa po pierwsze będzie kontynuowana z jak najszerszej reprezentacji, dlatego jeszcze raz skorzystam z okazji, żeby zaprosić wszystkich do uczestnictwa, najlepiej bezpośredniego, ale jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to przynajmniej za pośrednictwem internetu, dlatego że szeroka reprezentacja środowiska i szerokie spektrum opinii bardzo tutaj pełnią ważną rolę, bo zależy nam, jak mówię, ta największa nadzieja, z jaką wiążemy z tą sumującą konferencją, jest taka, że środowisko, właśnie szeroko reprezentowane, wypracuje pewien konsensus co do własnych sugestii i rozwiązania najbardziej palących problemów. Ja już może nie będę powtarzać, bo pan redaktor zechciał na początku przedstawić takie główne obszary zagadnień, które nam się wyłoniły w trakcie tej debaty. Można powiedzieć, że główne te obszary mamy dosyć dobrze zdefiniowane, zidentyfikowane i to jest dorobek dotychczasowych konferencji niekwestionowany. One zostały też w pewnym stopniu uporządkowane już po tej sesji z końca ubiegłego roku. Konferencji pracowały jeszcze zespoły robocze długo i intensywnie pod kierunkiem organizacyjnym pana dyrektora Szklenera, porządkując ten materiał rozmaitych zgłoszonych wniosków i postulatów. No i teraz zależy nam na tym, żeby po tej pracy właśnie uporządkującej wypracować, że tak powiem, jakiś konsensus środowiskowy, jeśli chodzi o główne postulaty i rozwiązania, proponowane rozwiązania legislacyjne czy organizacyjne. To jest najważniejsze, dlatego że żeby cokolwiek zdziałać, musimy dosyć precyzyjnie wiedzieć, co chcemy zdziałać i tego oczekujemy, to znaczy ministerstwo, które chce wspomóc te starania, oczekuje no, takiego sformułowania. Mam nadzieję, że uda się to przeprowadzić. To jest rzecz niezwykłej wagi, proszę Państwa, ale ja pozwolę sobie na taką ogólną refleksję, że cała Ogólnopolska Konferencja bezpośrednio jej pomysł rodził się w pierwszych miesiącach naszego urzędowania, kiedy zostaliśmy po prostu zalani lawiną rozmaitych pism, wniosków, próśb, także skarg dotyczących no, pewnych dysfunkcjonalności obecnego systemu. Ale w szerszym horyzoncie, czy w szerszej perspektywie można powiedzieć, czy świadomość tego, że mamy wiele nieuporządkowanych zagadnień w dziedzinie twórczości artystycznej i kultury w ogóle, bo przecież to nie chodzi tylko o twórczość stricte artystyczną, także o różne aspekty społeczne funkcjonowania kultury, na przykład powszechność dostępu do niej, że mamy różne problemy nieuporządkowane w tym zakresie. Ta świadomość jest w jakiś sposób niepokojąca, no u progu ciągle jeszcze, druga dekada XXI wieku, ale to jest ciągle początek tego XXI wieku, w którym choćby za sprawą toczących się na naszych oczach przemian cywilizacyjnych, wszyscy jesteśmy chyba świadomi, że kultura ma ogromną rolę do odegrania, to znaczy ma, powiedziałabym, że fundamentalną, ma stworzyć, czy od my, konsumenci kultury, oczekujemy, że podpowie nam pewne projekty i wizje na temat dalszego rozwoju społeczeństwa, nie tylko polskiego, w ogóle również cywilizacji europejskiej. Żeby tak się stało,
Kultura musi mieć zapewnione możliwości swobodnego rozwoju i działania. Tylko wtedy ona może tę niezwykle społecznie ważną funkcję, kluczową, powiedziała, w budowaniu projektów przyszłości spełnić. I dlatego bardzo nam zależy, żeby te materie uporządkować i doprowadzić do sytuacji, kiedy zarówno twórca, jak i konsument kultury mogą swobodnie korzystać, swobodnie otworzyć i korzystać z jej dorobku. To może tyle na początek. Dziękuję.